Mówiliśmy o tym, że kampanii się nie prowadzi takiej plakatowej, internetowej, ale jednak Grzegorz Bachański stworzył stronę nowypzkosz.pl, na której przedstawił swój program, postulaty, masowość, finanse. Czy ciebie to przekonuje? No myślę, że ta strona może niekoniecznie sama w sobie przekonuje, no bo można na przykład zarzucać, że pojawia się tam wszędzie takie sformułowania jak my chcemy, proponujemy, a podpisany jest Grzegorz Bachański, więc ludzie chcieliby wiedzieć, kim są ci mityczni my, oni. Ale jeżeli chodzi o pomysły kandydata Bachańskiego i jego program, no, wiadomo, że można mówić, że tam jest sporo ogólników, no ale to jednak ta wizja przekonuje. No, pytanie, czy on będzie w stanie ją zrealizować. No, są na pewno większe szanse, że to zrealizuje niż w przypadku pana Ludwiczuka. Jeśli popatrzymy na 4 lata prezesury Romana Ludwiczuka, no to takiej wizji jednej spójnej nie ma. Tu jest taka nadzieja, chyba że tak. Nadzieja, może szansa, że coś z tego będzie. Tylko czy to jest dobry kandydat na prezesa Polskiego Związku Koszykówki? Czy może jeszcze jak królik z kapelusza w ostatniej chwili ktoś wyskoczy i... No nie sądzę, żeby w tym środowisku nagle ktoś się zdecydował. Były takie plotki, że jeżeli pan Ludwiczuk w związku ze znaną nam wszystkim aferą wałbrzyską, w której skompromitował się po prostu, wycofa się, no to wtedy pojawi się jakiś inny kandydat jakby z takiej frakcji ludwiczukowskiej, ale skoro pan Ludwiczuk jednak zdecydował się startować, znaczy tak ponoć tak zapowiada, no bo to wiadomo, że podczas zjazdu to musi osobiście zgłosić, to nie przypuszczam, żeby ktoś inny się pojawił. No a jeżeli mamy do wyboru pana Ludwiczuka i pana Bachańskiego, no to chociażby by nie wybierać pana Ludwiczuka, czy na pana Bachańskiego się decydować, bo pan Ludwiczuk no to już miał swoje kilka lat. On mówi, że wyprowadził polską koszykówkę z kryzysu, że nie ma, że związek finansowo dobrze stoi. No, z tego co słyszałem, to nie jest do końca prawda. Są zaległości sięgające 2 milionów złotych. Co prawda to dane są bodajże z października, no ale to pan Ludwiczuk mówi, że chciał zrobić bilans na koniec roku. No to ja nie sądzę, żeby w listopadzie, w grudniu, nie słyszałem, żeby wygrał w Totolotka albo żeby jakiegoś bogatego sponsora pozyskał, więc nie sądzę, żeby to tak nagle się zmieniło. Ale czekamy na to, jak będzie wyglądał ten bilans, jak to przedstawi. No, być może jednak o czymś nie wiemy, coś inaczej wygląda niż to było w październiku.